wygrać. Kolejny mecz turnieju, tym razem Futbol Akademii, druga drużyna, to są Konstanci. To, proszę Państwa, derbowe spotkanie podczas dzisiejszego mikołajkowego turnieju w Konstancinie Jeziornym. Darmowe, bo spotkają się dwie najlepsze drużyny. I bramce Mikołaj z Futbol Akademii podaje do Pawła strzelca jednej bramki z poprzedniego spotkania tej drużyny. Paweł, strzelec bramki. No i piękna akcja, niebezpieczna, ale Mikołaj stanął na wysokości zadania, bo to jest kolejny zamk. I wybicie niedalekie. Futbol Akademii będzie atakować. To jest bardzo ważny mecz dzisiejszych zmagań. O pierwsze miejsce w grupie chyba. Strzelec bramki z poprzedniego spotkania, Paweł. Rosa rozgrywa w swojej połowie. Kamil, jak oceniasz... Kamil, jak oceniasz pierwszy mecz, w którym wystąpiłeś? Wykorzystałeś jeden błąd, wykorzystałeś. Dobrze się grało? Dobra. Wrócimy do tej rozmowy po przerwie spotkania, dobra? Bardzo piękna akcja. Wiktor z piętnastką nie mógł sobie poradzić, nie mógł sięgnąć piłki w kilka centymetrów. Dobra. Daj szybciej, sprawa! Bo tam się odzywałeś nieproszony, a tutaj masz... No i nie ma bramki. Jęk zawodu na trybunach tylko.
chcę sam! Przeprosiny dla drużyny Futbol Akademii Kęsteczna. Kontratakował Pablo. Paweł strzelec pierwszej bramki z poprzedniego meczu z Lubanowem. Dla drużyny Futbol Akademii to jest chyba końcówka meczu, proszę Państwa. Druga bramka w tym turnieju Pawła. I co? Wynik jest 2-0 czy 1-0? 2-0. 1-0. Bardzo wyrównane, zacięte spotkanie. Kamerujesz do telewizorów? Tak. Na Eurosport 2 leci to na live. Przypominam, proszę Państwa, 1-0 dla drużyny, 1-0 dla drużyny Futbol Akademii Piaseczna. W tym derwowym, bardzo zaciętym, widowiskowym spotkaniu. I uderzenie drugie. I ajajaj, znowu Paweł miał szansę. Kontratak drużyny Konstancina, ale sterowany przez zawodników Futbol Akademii. I znowu Paweł strzelec dwóch bramki. I co będzie? I co będzie? Nic nie będzie w tej akcji. Mamy kontratak konstancińskiej, ale spore zatrzymany przez Mikołaja z numerem 1 w Futbol Akademii. Dzisiaj Mikołaj ma swoje święto i dzisiaj gra jak profesjonalny zawodnik. O, teraz nieładne zachowanie zawodnika. Trzymam Tymek, piękna akcja. Koniec i koniec spotkania, proszę Państwa. 1-0 wygrywa zespół Futbol Akademii Piaseczną z Kosą Konstancin.